Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witamy w programie Stan Futbolu. Reprezentacja Polski z łatwością awansowała do finałów Mistrzostw Europy. Między innymi o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w następującym gronie. Marek Koźmiński, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry. Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Mateusz Lokuszewski. Dzień dobry. Oraz Wojciech Kowalczyk. Dzień dobry. Panowie, grupa wygrana z łatwością, z dużą przewagą punktów. Nie wszystkie mecze nas przekonywały, natomiast chyba koniec tych eliminacji jest taki, że troszeczkę mniej się boimy turnieju finałowego, niż baliśmy się pół roku temu. Kupił sobie trochę czasu Jerzy Brzęczek. Znaczy, przede wszystkim, jeżeli chcemy spojrzeć w takiej perspektywie na tę eliminację, to myśmy zagrali jedno mecz słabe. Jeden mecz w Słowenii, który ewidentnie nam nie wyszedł, gdzie byliśmy drużyną słabszą i zasłużenie przegraliśmy. To w Macedonii też za dobrze nie zagraliśmy. Ale graliśmy, tak? Ale słabo zagraliśmy. Okej, no to jeżeli teraz będziemy oceniali, że któryś mecz zagraliśmy słabo i wygraliśmy, no to ja bym sobie życzył wszystkich takich spotkań. Natomiast to jedno w Lublianie zdecydowanie było słabe. Później była taka sytuacja troszeczkę nerwowa, bo wiadomo, że jak to się wszystko w tabeli w tamtym momencie ułożyło, jeżeli chodzi o mecz u siebie z Austrią, zremisowany. No i później poszło, wygraliśmy dwa ostatnie mecze. Myślę, że ten ostatnie spotkanie na Stadionie Narodowym mogło się kibicom podobać, bo to był taki mecz otwarty, taka uczta piłkarska, dwie drużyny grały futbol ofensywny, taki radosny i wygrała na pewno drużyna lepsza, bo Polska była drużyną lepszą. No i piękna akcja, piękny gol, fantastyczne zachowanie Roberta, który pokazuje, jak on jest istotny, jak on jest ważny dla polskiej reprezentacji, bo to jest zawodnik, który w kluczowych momentach przechylał szale zwycięstwa na rzecz Polski. Ja w ogóle zaryzykuję stwierdzenie, to jest moje subiektywne zdanie, że to była najładniejsza bramka strzelona przez jakiegokolwiek piłkarza w reprezentacji polskiej, jaką widziałem po prostu na oczy. Nie wiem, czy ktoś z was ma w głowie bardziej efektowne trafienie, które mógłby porównać do tego gola. Czy ustaliliśmy, że na pewno to najładniejsza bramka Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, bo no on wchodząc w zasadzie do tej drużyny narodowej strzelił taką piękną bramkę z Irlandią, jeszcze zalewał Benhakera, no ale to i tak się nie umywa do tego, co zrobił teraz, bo to był taki Lewandowski, o którego kibice często się dopominali, bo on w zasadzie sam sobie podał, sam sobie strzelił niedawno taką bramkę, wypracował z Eintrachtem Frankfurt i wydawało się, że to może się zdarzyć raz tam na kilkadziesiąt spotkań. Okazało się, że może Robert Lewandowski to szybko powtórzyć, ale wracając do pytania, no tak na szybko, ja sobie też nie przypominam, może za czasów Kowala, gdy Kowal jeszcze grał, coś no, podobnego jeszcze się zdarzyło. Za wcześniejszych czasów, no to już musielibyśmy bardzo sięgnąć gdzieś tam w pamięci i nagle popatrzeć, tak, może gdzieś tam za kadencji tej reprezentacji Kazimierza Górskiego też, może ktoś tak. Ale nic wam do głowy nie przychodzi, szukacie i pustka. No tak, na szybkości. Znaczy, to są guste i guściki, ty pewnie najbardziej cenisz te gole po indywidualnych rajdach, ja najbardziej lubię takie jakieś akrobacje w polu karnym i pewnie jakąś przewrotkę albo nożyce, to gdybym znalazł, to bym się podpisał pod tamtym, ale na szybko do głowy nic mi nie przychodzi. Ja pamiętam, jak przygotowywałem biografię Roberta Lewandowskiego i też spotykałem się z jego pierwszymi trenerami i jeden z trenerów opowiadał, że w Warszawie przy takim wysokim wyniku oni pytali się trenerze, można już? Można. I chodziło o to, żeby oni sobie poćwiczyli z wody. I tu miałem wrażenie, że tak samo Robert sobie wziął i poćwiczył na tych Słoweńcach te z wody, bo rzeczywiście ta akcja, tak jak rozmawialiśmy przed programem, to tam było wszystko, nie? Tam było wszystko i zastawienie się i ten dribbling później i ten Robert Lewandowski cały czas zaskakuje, bo to, co mówiliśmy o nim, że on nie ma dribblingu, tak? Że jedno, czego mu brakuje, to brak dribblingu i nagle Robert Lewandowski... Bo wydaje się, że kiedyś nie miał. Tak 5-6 lat temu to nie był piłkarz, który często dryblował. Raczej szybko pozbyło się. Ta kolejna granica, którą on pokonał. Tak mi się wydaje, że po prostu się rozwija. Jestem podobnego zdania, tak? Że rzeczywiście wcześniej nie widzieliśmy takich akcji, że to był jednak pole karne, a tu Robert sobie z drugiej linii, że tak powiem, wchodzi w to pole karne i strzela takiego gola. Pamiętasz jakąś bramkę taką, która mogłaby się z tym równać? Nie, ja myślę, że aż takim dobrym historykiem futbolu nie jestem, natomiast... No otworzyliście bibliotekę futbolu ostatnio, to tam można szperać, można poszperać, także zapraszamy, żeby sobie nasi kibice poszperali, poszukali, porównali, może ktoś będzie miał odmienne zdanie, ale ja myślę, że w tej bramce Roberta Lewandowskiego było wszystko.
było zostawienie się pod przeciwnikiem, przyjęcie piłki, był dribbling, był strzał, tylko można było w ten sposób tą bramkę zdobyć. Także no, Robert jest kompletnym piłkarzem. I zgadzam się z tym stwierdzeniem, że jeszcze kilka lat temu gdzieś tam w eterze funkcjonowało takie zdanie, no Robert jest super, ale nie ma driblingu. No, kilka dni temu widzieliśmy całkowicie coś innego i to nie jest pierwszy raz. Robert już jest zawodnikiem, który potrafi wziąć piłkę do nogi i przejść dwóch, trzech zawodników i zakończyć to czy skutecznym strzałem, czy podaniem. No, pamiętajmy, że ta ostatnia bramka to też jest jego 90% pracy, też się zastawił, też na małej przestrzeni przedyblował, dośrodkował doskonale, także Robert, no, to jest to coś, ten ktoś, kogo my mamy, a inni go nie mają. To tak słychać czasami wśród innych drużyn, innych federacji, mówią, a wy macie Roberta. No mamy. Mhm. I są takie dwa słowa, obsesja doskonałości, którymi charakteryzowano przez lata Cristiano Ronaldo. Natomiast jak przeczytałem ostatnio, że Robert Lewandowski skonsultował się ze specjalistą od snu i ten mu powiedział, że powinien spać na lewym boku, ponieważ jest prawonożny i praworęczny i Robert Lewandowski dlatego śpi na lewym boku. Zastanawiam się, czy już Cristiano Ronaldo nie został daleko, daleko w tyle z tą swoją obsesją doskonałości. Czy tu nie mamy faktycznej obsesji doskonałości? W twoich czasach, Wojtek, piłkarze w ogóle nie chodzili spać, a Robert się zastanawia, na którym boku. Chyba, że na siedząco, nie? Jak do zmęczenia już. Człowiek się nawet nie miał siły się położyć. No tak, ale to też jeszcze pokazuje nawet ta druga połowa, może 30 minut, czy 20, czy 30 minut drugiej połowy, że jeżeli ten Lewandowski już nam się tak rozwija nawet do tego dribblingu, to nie ma już tak podstaw twierdzić, że on nie może grać na dziesiątce. On to wszystko, co zrobił w drugiej połowie, to grał na dziesiątce, wysłał sobie Grosickiego do przodu, masz na szpicę. Przecież ta druga bramka pada, przecież jedna z zagrań Lewandowskiego w tym meczu też było takie, że ze środkowego koła, zamiast to Krychowiak robić gdzieś tam przerzut na napastnika, to robi Lewandowski na Grosickiego. Mnie zdziwiło, no bo na Grosickiego dawać piłkę górą, jest to problem, bo Grosik ani głową, ani nie przyjmie klatką, tak, on musi i tyłem do bramki. Mnie się wydaje, że akurat Lewandowski z tym wszystkim, jeżeli oczywiście tu też kwestia jest, jak wychodzimy, ale on z drugiej linii miał wtedy więcej miejsca, nie musi się tłuc z tymi obrońcami, co często mieliśmy taki przykre, odnosiliśmy takie wrażenie, widzieliśmy, jak Lewandowski gra sam na szpicy i nam nie idzie, to tak ci obrońcy przeciwnika zawsze go gdzieś tam kopną, poszturchają, on się tam musi z nimi siłować, a tutaj miał troszeczkę miejsca, bo tam Grosik sobie stał, bez względu na to, czy Grosik się tam nadawał, czy nie, no bo wiemy doskonale, że to nie jest środkowy napastnik, ale Lewandowski sobie ubiegał. I tak z tej drugiej linii, no tak naprawdę, no też trochę roboty wykonał Grosik, bo tam gdzieś odciągnął, a lewy sobie się rozpędził i sobie ubiegł. Przy tej drugiej bramce też Grosik był w polu karnym, a lewy gdzieś operował obok, tak? Czyli to jest zawodnik, który mógłby ewentualnie. Teraz jest pytanie, no właśnie, czy na dwóch napastników wtedy gra jeden, a Lewandowski na dziesiątce? No, może i takie coś spróbować, tylko że wtedy, żeby Lewandowski, bo widzimy, że Robertowi jemu się nudzi granie na szpicy. On za dużo czasu, przecież w każdym spotkaniu, w meczu z Izraelem też już zaczął się wracać do środkowego koła, tam już zaczął przeszkadzać Bielikowi i Krychowiakowi w pewnym momencie. Tutaj też wchodzi i zaczyna tą swoją grę. No, jak już szuka bramki indywidualnych akcji, no to widać, że jest to potrzebne, ale właśnie tylko i wyłącznie w tym momencie, jeżeli ma przed sobą napastnika. No, może tu dorósł do takiej roli, że jak szukamy już jakieś dziesiątki, no to ten Lewandowski chyba się najbardziej ze wszystkich zawodników nadaje, bo wtedy ma więcej miejsca, by zrobić taką akcję, jak zrobił to na Narodowym we wtorek. To, co robi Robert Lewandowski, jest też ciekawe z tej perspektywy, że u nas przez lata utarło się takie myślenie, że piłkarz w pewnym wieku to już się nie rozwinie, że już jest ukształtowanym zawodnikiem i to powtarzali ci, czy właśnie gracze, czy trenerzy, do których ci piłkarze trafiali, a to się okazuje, że można mieć 27-28 lat i nauczyć się perfekcyjnie uderzać rzuty wolne, bo no, Robert Lewandowski też kiedyś nie wykonywał stałych fragmentów gry spoza pola karnego w taki sposób, jak wykonuje to teraz. Nagle okazuje się, że już po 30 dochodzi kolejna umiejętność, którą on opanował w skali światowej bardzo dobrze. No i ja się czasami śmieję, że no, gdyby postanowił zostać skoczkiem narciarskim, to za 2 lata by perfekcyjnie lądował telemarkiem. Mhm. No i ta właśnie obsesja doskonałości, która sprawia, że on sam nie stawia sobie barier wiekowych, bo on ma niby trójkę z przodu, kiedyś dla napastnika wyrok, a dzisiaj tak można powiedzieć, że jakby on jeszcze grał 6, 7, 8 lat na szczycie, to nikt by się nie zdziwił specjalnie takim scenariuszem. Zastanawiająca jest jedna rzecz w tym wszystkim. Robert nigdy nie miał kontuzji.
To jest nieprawdopodobne, żeby na tym poziomie, przy takiej ilości i eksploatacji organizmu przez tyle lat utrzymać się na topie i być praktycznie 100% do dyspozycji trenera. To jest ewenement na klasę światową. To jest jakaś pewnie jego naturalna taka cecha, troszeczkę oczywiście w tym wszystkim szczęścia, no gdzieś tam jakiś przeciwnik mógł go trafić historycznie, ale tak się nie wydarzyło. No i na pewno ta jego elastyczność mięśniowa, to wszystko, co on dodatkowo ćwiczy, dodatkowo się rozciąga, bo to widać, tak? Żadnych kłopotów mięśniowych, żadnych kłopotów ze zdrowiem, on w ogóle takiej sytuacji nie miał. I to jest zastanawiające, czy on da radę dalej tak trwać, tak? Mam 31 lat, no to każdy sobie zdaje sprawę, że ten organizm potrzebuje przede wszystkim dłuższej regeneracji, ten czas regeneracji się wydłuża, oni grają co 3 dni. Robert gra w granicach 50 meczów w sezonie i to nie jest takie mecze, że tam ze 2-3 razy może sobie tylko tak troszkę przejść koło meczu, natomiast każdy mecz, to każdy patrzy, czy Robert strzelił, czy Robert był decydujący, czy Robert był najlepszy. Także jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi właśnie o tą systematyczność, utrzymanie się w tej wysokiej formie fizycznej i to uzależnienie, bo to uzależnienie wiemy, że jest uzależnienie od Roberta, jest w reprezentacji Polski, a uzależnienie od Roberta jest też w Bayernie Monachium. Czyli on ma na swoich plecach cały ciężar, nie tylko reprezentacyjny, ale przede wszystkim klubowy, bo jednak zdecydowana większość czasu sezonu jest w klubie i on sobie z tym radzi sobie z tym fantastycznie. I ktoś gdzieś w eterze powiedział tak, no gdyby Robert nie był Polakiem, to miałby realną szansę na najwyższe laury indywidualne w światowym futbolu i coś w tym niestety jest, prawdy. Mhm. Ja bym poszukał właśnie a propos tych słów, że Robert tych kontuzji nie ma, bo to rzeczywiście ewenement. Też jak zgłębiałem jego biografię, to jednak też wydaje mi się, że on bardzo dobrze wszedł w piłkę przygotowany, a to też zasługa rodziców w UEFIS-u, bo to judo, które on uprawiał, to można się śmiać, ale to znakomicie przygotowuje właśnie, zapewnia ten ogólny rozwój i Robert Lewandowski, może tutaj byśmy mogli poszukać tego, że on tych kontuzji nie ma, bo po prostu był dobrze przygotowany przez rodziców. Robert Lewandowski, my się śmiejemy, że tak, wychował się na sali de facto, bo rodzice jak nie mieli co z nim zrobić, to go zabierali, a to gimnastyka, a to no cały czas generalnie wokół sportu i to co Wojtek mówi, ta dziesiątka, to wychodzi na to, że Jurgen Klopp miał przed laty rację, bo pamiętam, że on przecież Roberta na dziesiątce ustawiał i pojechał do jeden z dziennikarzy z polskich na konferencję i tak się zapytał, no bo byliśmy zaniepokojeni, co oni z tym naszym Robertem robią w tym Dortmundzie, a Klopp, pamiętam, wtedy powiedział, że wy w Polsce nie wiecie nawet, jak on może być dobry, czyli ten Klopp widział coś więcej. Rzeczywiście ta gra jako ofensywny pomocnik na początku w Borussii go mocno rozwinęła i to, co podkreślamy, no, on cały czas szuka. To jest chyba też taki klucz do tego, że gdzieś tam te rezerwy, te przygotowania, ja słyszałem, że on ma teraz najlepsze wyniki w całej karierze, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, no ale to nie wzięło się znikąd, to po prostu on sam szuka i też jest coś takiego, co jest pewnie niezmierzalne, natomiast to jest taki wzór, w polskiej piłce się pojawił ktoś, do kogo można dążyć i pewnie sam Robert sobie z tego nie zdaje sprawy, ale to jest kapitalna rola, że mamy ten wzór, pewnie tysiące chłopaków wzoruje się na Robercie, bo skoro Robert może, to mogę i ja i to też fajna taka rola, już pomijając te jego gole strzelane, asysty, dryblingi właśnie, że mamy taki prawdziwy wzór chłopaka z Leszna i do którego mogą dążyć nasi piłkarze. Poprzednie turnieje, na które jechaliśmy, to nie były turnieje Roberta Lewandowskiego. On często był broniony, że absorbował obrońców, że stwarzał miejsce kolegom, ale to nie były takie turnieje, po których prasa światowa by mówiła, że Lewandowski zrobił coś nieprawdopodobnego. I zastanawialiśmy się, czy taki turniej w ogóle nadejdzie. No i wydaje się, że dzisiaj Robert Lewandowski jest bardziej niż kiedykolwiek gotowy do tego, by odegrać taką całkowicie pierwszoplanową rolę, nie w skali drużyny, ale właśnie w skali turnieju i wszystkich drużyn, które będą w nim uczestniczyły. Tak, tylko trzeba troszeczkę się wrócić do historii. 2016 rok, Robert przyjeżdża na turniej zmęczony. Robert jest zmęczony ilością meczy. Widać było już podczas okresu przygotowawczego, że coś będzie nie tak, tak? Po prostu najnormalniej w świecie organizm miał tendencję zniżkową, jeżeli chodzi o formę. To widzieliśmy w wypadku wielu wybitnych piłkarzy na tym turnieju, że oni praktycznie nie zaistnieli. To była taka pewna reguła, którą można do Francji przełożyć. Jeżeli chodzi o Rosję, już Robert wyglądał całkowicie inaczej. Robert już miał ten taki power na odpowiednim poziomie i to wyglądało fajnie. Natomiast no nie zagrała drużyna, tak? Mieliśmy takie, a nie inne wejście w ten turniej. Później trzeba było na siłę próbować coś, żeby się nam jeszcze dalej
ten okres pobytu przedłużał, nie wyszło, wiemy jak było. Teraz to jest znowu inny turniej, to jest turniej po Europie, to jest turniej turystów, bo będziemy jeździli nie wiadomo jeszcze gdzie, kiedy, jak, ale będziemy jeździli daleko. Więc ta regeneracja, ta umiejętność regeneracji będzie na pewno tutaj bardzo istotna. Robert, pytanie, do którego momentu dojdzie w Pucharach Europejskich z Bayernem? To jest też kluczowe pytanie, bo pamiętajmy, że przed samym okresem rozpoczynającym Mistrzostwa Europy jest akumulacja meczy w europejskich pucharach. Mamy półfinały, ćwierćfinały, finał na końcu. Więc im dalej zajdzie Bayern, tym bardziej będzie Robert zmęczony. Więc paradoksalnie życzymy mu jak najlepiej, natomiast patrząc się przez interes polskiej reprezentacji i polskiego turnieju... Może jak dojdzie do finału, wygra, to przejdzie w takiej euforii, że już go nikt nie dotrzyma. No tak, w euforii tak. Jest zmęczenie organizmu, no, ale jest jeszcze zmęczenie. Okej, ale gdzieś ta prawidłowość, ilość meczy, intensywność w którymś momencie sezonu, w zależności jak Bayern będzie wyglądał w Bundeslidze też, czy będzie miał już mistrzostwo wygrane na 2-3 kolejki do końca, czy będzie do ostatniego meczu musiał walczyć. To są wszystko takie niuanse, które na końcu się przełożą na 5 spotkań więcej lub 5 spotkań mniej o najwyższą stawkę w takim krótkim okresie czasu i to na pewno będzie miało wpływ. Więc będziemy biernymi obserwatorami tego, co się będzie działo. Życzymy Robertowi jak najwięcej meczów, jak najlepszy, żeby wszędzie kończył rozgrywki w finale. Ale zdajemy sobie sprawę, że to dla nas będzie kwestia istotna. I Robert jest z tą drużyną na tyle już długo, że można powiedzieć, że ciężko coś nowego, oprócz wsadzania nowych nazwisk, które widzimy na boisku, coś w tej drużynie zacząć zmieniać. Drużyna dobrze wygląda, drużyna dobrze się prezentuje, zdajemy sobie sprawę z jej siły, ale również zdajemy sobie sprawę z mankamentów, jakiegoś poziomu, który jesteśmy w stanie osiągnąć. Ja się znowu odwołam do Francji. Jeżeli będziemy mieli szczęście w losowaniu, jeżeli będziemy wszyscy zdrowi, bo to jest dla nas bardzo istotne. Do Francji, czyli do Euro 2016? Tak, tak, tak. I jeżeli będziemy mieli taką formę drużyny, żeby tam praktycznie 11 zawodników, 12, 13, 14 będzie w optymalnej formie, to wtedy jesteśmy optymistami. Jeżeli tak się nie wydarzy, no to ciężko z tym optymizmem. Mhm. Czy jednak ciągle patrzymy w kierunku losowania, mimo wszystko traktujemy to jako sprawę... Będzie ważne, chociaż to losowanie teraz jest troszeczkę takim losowaniem tylko w 30%, bo wiemy, że już są grupy rozstawione, wiemy jakie są zależności, że gospodarze muszą grać u siebie, wiemy, że są te koszyki, jesteśmy w drugim koszyku, więc teoretycznie... Bardziej rozsadzanie gości na weselu, kto z kim może usiąść, a z kim nie, niż karteczki są już ułożone, tylko trzeba tych ostatnich gości jeszcze dołożyć. Natomiast no, możemy trafić do grupy teoretycznie łatwiejsze, możemy trafić do grupy dla nas bardzo trudne, więc no, spokojnie poczekajmy ten tydzień, za tydzień będziemy w godzinach wieczornych wszystko wiedzieć i wtedy będziemy mądrzejsi, będziemy zaczynali pewien etap następny dyskusji, dlaczego z tymi, jak z nimi grać, co możemy osiągnąć, to jest fajne, miłe. Wojtek, ty przed eliminacjami twierdziłeś, że zdobędziemy 30 punktów, więc jak rozumiem, jesteś zażenowany tym dorobkiem. Nie zażenowany, ale że już ja tak no, spojrzałem po losowaniu na tą grupę, bo mówię, no właśnie tutaj też, tak, patrząc na po losowaniu, że jakimi napastnikami dysponujemy, że my mamy takich trzech, że do tych trzech nawet się nie równa żaden z tych pozostałych grających w tych eliminacjach w naszej grupie. Tak wychodziło na samym początku. I mówiłem też, że we wrześniu już awansujemy. No akurat ten wrzesień był taki... Nie, ale dlaczego to zapytałem? Bo twierdziłeś z jednej strony, że zdobędziemy dużo punktów, z drugiej strony w trakcie tych eliminacji nie byłeś zachwycony grą reprezentacji Polski bardzo często. I teraz pytanie moje brzmi, czy ta końcówka eliminacji sprawiła, że jednak sądzisz, że na mistrzostwach coś nam się uda, czy jedziemy... Znaczy wiesz, ja troszeczkę inaczej na to patrzę, tak? Bo końcówka eliminacji, to zakładając, że w październiku to 6 punktów, to mogliśmy wyjść tutaj sobie i drugim zestawieniem, bo Łotwa i Macedonia Północna to bez przesady, no ale to nie byli rywale dla nas. Dajmy na to tym bardziej, że no, bo Macedonia Północna na narodowym. No, no te dwa mecze teraz listopadowe, tak, no, one były pewnie... Tak, na pewno 60 minut w Izraelu to chyba najlepsze w tych eliminacjach, jeżeli chodzi o grę kombinacyjną, stwarzanie sytuacji, bo tego było mnóstwo. Fajny mecz i w sumie i po stronie słoweńskiej, bo te 5 bramek w tym meczu to o kapitalnych akcjach i świetne gole
tym bardziej z tym golem Lewandowskiego, ale te dwa mecze listopadowe, odnoszę wrażenie, że były najlepsze z jednego prostego powodu, już nie trzeba było walczyć o punkty. Troszeczkę tak pod towarzyskie podchodziły, wiesz, nie masz już tej presji, już nikt tam w szatni przed tym nie mówi, musicie wygrać, bo żeby ktoś was nie prześcignął w tabeli, musimy wygrać grupę. Ta grupa już była wygrana i wychodzisz na takie dwa mecze. Teraz pytanie, czy na Mistrzostwach Europy, jakby takie podejście było, może wtedy fajnie się grać, ale wiemy doskonale, że takiego podejścia nie będzie, bo tak, pierwszy mecz bardzo ważny, drugi jeszcze ważniejszy i tak dalej, trzeci, żeby trzeci nie było wszystko. Nie, no wiesz, akurat tutaj na Mistrzostwach, ten na Mistrzostwach Europy jeszcze daje trzy, może tak być, że trzy punkty daje ci awans, tak? No z trzeciego miejsca, bo cztery najlepsze wychodzą, to jeszcze może być bardzo ważne. Dlatego no tutaj jest ta kwestia, jakby ta reprezentacja pewnie kilku zawodników, chociaż też bierzmy pod uwagę, że w tych eliminacjach na pewno odrodził się Krychowiak. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest zawodnik, który był u nawałki tym w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Ja obaw o Lewandowskiego mogę nie mieć, o Krychowiaka pewnie też, ale wiesz, ja się cały czas obawiam tej drużynie, że czy na Mistrzostwach Europy będziemy mieli solidną, bardzo dobrze zorganizowaną obronę. No wiemy doskonale, w tej naszej grupie tam Zachawi, grający w lidze chińskiej, najlepszy strzelec naszej grupy w Izraelu, tak, no to powiedzmy sobie szczerze, naszej reprezentacji nie mógł za tego, ale znaczy za bardzo zaszkodzić. Ale na Mistrzostwach Europy troszeczkę lepszych napastników będą mieli przeciwnicy, którzy z nami widać, będą że się mamy potykać. Problem, gdy nie gra Kamil Glik, to znaczy ilekroć schodzi z boiska albo nie może zagrać, to tracimy te gole i tracimy je seryjnie, czy to dwa ze Słowenią w pierwszym meczu, czy dwa ze Słowenią w drugim meczu. Jak Kamila brakuje, to jest dziura. Gigantyczny problem. I co nam zostało, tylko ściskać kciuki, żeby Kamil był zdrowy, bo widzieliśmy, jaki był popłoch przed Mistrzostwami Świata, jak Kamil wypadł i tam walka z czasem, żeby Kamil zdążył. Niby zdążył, ale tak de facto to nie był ten Kamil Glik, którego znamy. A propos tej sytuacji obecnej reprezentacji, to ja bym chętnie zobaczył wiosną po prostu i chyba idzie w tym kierunku, żeby zagrać naprawdę z mocnymi zespołami, żeby zobaczyć, gdzie ta reprezentacja jest, żeby selekcjoner zobaczył, żeby sami piłkarze zobaczyli, bo ta rzeczywiście grupa jakoś tam nie wymagała aż tak wielkiego wysiłku i nawet nie bałbym się takich porażek. Powiedzmy, grajmy z tymi najsilniejszymi i uczmy się. No tutaj na pewno byłaby potrzebna cierpliwość. Jeżeli powiedzmy przegra reprezentacja 2-3-0, no to dajmy prawo im do popełniania błędów, ale żeby się uczyli, bo pamiętam te Litwy, to nas trochę uśpiły. Jedna Litwa była przed Euro, to akurat słaby mecz, ale pamiętam wtedy też był z Holandią, tak, przegrany, który de facto jednak na dobre wyszedł tej kadrze, ale był sam trener Nawałka przyznał, że ten mecz z Litwą przed Mistrzostwami Świata to nas trochę wszystkich uśpił, że było fajne zwycięstwo i później widzieliśmy, jak to wyglądało z Senegalem, dlatego myślę, że tutaj pan wiceprezes może więcej powiedzieć, ale chyba idzie PZPN w tym kierunku, żeby naprawdę sprawdzić tą reprezentację z mocnymi zespołami. Na pewno zagramy jedno spotkanie w Polsce, jedno spotkanie na wyjeździe. Przeciwnicy są teoretycznie już znani. Dlaczego teoretycznie? Dlatego, że czekamy na losowanie. Jeżeli by w tym losowaniu coś się wydarzyło, że z kimś z nich byśmy mieli grać, no to wiadomo, że wtedy będzie zmiana. Na pewno jest jedna drużyna, o której myślimy, to jest ta topowa piątka. No to nie możemy powiedzieć, to ściśle nie, tak? Nie, znaczy nie, to myślę, że nie ma sensu, bo to pójdzie w eter, a później będziemy zmieniać za kilka dni, bo jeżeli trafimy do nich, do grupy, no to nie będziemy mogli grać. Poczekajmy ten tydzień, bo to na razie jest tylko i wyłącznie takie dżentelmeńskie uzgodnienie, jak nie trafimy na siebie, to gramy wtedy i wtedy. Także jeden bardzo silny i drugi silny. Też tutaj trzeba dobrać troszeczkę stylem gry do tego, co będziemy, z kim będziemy grali na Mistrzostwach Europy. Ja się zgadzam, że trzeba zagrać z kimś z najsilniejszym możliwie przeciwnikiem, bo trzeba się sprawdzić. Oczywiście grupę mieliśmy, jaką mieliśmy, ale ta grupa jest wypadkową również naszych dobrych występów, losowania z pierwszego koszyka, więc teraz nie narzekajmy, że mieliśmy taką grupę. My po prostu sobie na taką grupę najnormalniej w świecie zasłużyliśmy. Z drugiej strony spróbujemy się z najsilniejszymi, ale przypomnę, że myśmy grali z Portugalią, z Włochami niedawno, więc mieliśmy tą okazję spotykać się z tuzami europejskiej piłki. Wypadło tak sobie,
Ale, ale jeżeli popatrzymy na takie zdarzenia, które miały miejsce w meczach z Włochami przede wszystkim, to tam nie było szczęścia, tak? Pamiętamy to bramkę na Stadionie Śląskim, jak tracimy w 90. tam któreś. Ale też było szczęście, że tej bramki nie było w 15, 20, 36 minucie. Ale pan też ma świadomość, że Włochy teraz i Włochy dzisiaj po tych eliminacjach, które zostały rozjechane przez nich, to dwie zupełnie inne drużyny. Ale pamiętam również mecz w Bolonii, kiedy przez pierwsze 45 minut koledzy siedzący na trybunach patrzyli, która to jest reprezentacja Polski, a która to jest reprezentacja Włoch, więc bądźmy tak troszeczkę w tych ocenach sprawiedliwi. Było bardzo dobrze, było gorzej, a później nie było szczęścia. Dzisiaj Włosi ewidentnie są lepszą drużyną, ale ja bym powiedział, że też Polska jest lepszą drużyną w stosunku do tego, co było na jesieni zeszłego roku, więc dzisiaj mamy Krychowiaka, dzisiaj mamy kilku nowych fajnych zawodników. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem Szymańskiego. To jest chłopak, który w przeciągu 3-4 miesięcy wyrósł na pana piłkarza, który jest kompletny, jest zawodnikiem szybkim, jest zawodnikiem wytrzymałym, jest zawodnikiem, który nie boi się kontaktu, chociaż wiemy, że waży tam 60 kilka kilo, ma strzał, ma technikę, tylko nie tak dalej się rozwija, bo jego eksplozja w ostatnich kilku miesiącach jest fantastyczna. Pojawił się Bielik. Mamy bardzo pozytywne oceny jego występów. Mamy ostatnie spotkanie, gdzie Góralski wyszedł na boisko i grał naprawdę profesurę. Także trener ma więcej tych asów w rękawie. Oczywiście nie ma ich 20, ma ich kilkunastu. Huchamy na zdrowie niektórych zawodników i huchamy przede wszystkim na Kamila Glika, bo znowu jest pokiereszowany, wyszedł potężnie poturbowany po meczu. Pamiętamy tą sytuację przed Mistrzostw Świata, która nam dużo rozburzyła pewnej układanki w obronie. Ja się całkowicie tutaj zgadzam z Wojtkiem, jak mówi, że nasza linia obrony musi być monolitem, bo piłka nożna polega na tym, żeby na początku wybronić, a później zaatakować. No ale my mamy taki materiał, jaki mamy. Mamy ten materiał w takiej liczbie, jaki mamy. W związku z tym musimy sobie zdać sprawę, że wypadnięcie z tej układanki jednego poważnego nazwiska, na pewno takim nazwiskiem jest Glik, no to zaczynamy mieć ogromny problem. Także bądźmy optymistami. Przypomnę, że wszedł Jędrzejczyk i zaliczył asystę przy golu Lewandowskiego. Jędza wszedł bardzo dobrze, wszedł naprawdę utrzymał to wszystko w ryzach. Tutaj też duże słowa uznają, bo to nie jest takie proste, kompletnie bez rozgrzewki nagle pyk wchodzisz. Ale statystyka jest nieubłagana. Dwóch meczów nie zagrał Kamil Glik, dostaliśmy 4 bramki. Coś w tym jest. Ale nie no, Bednarek, jeżeli ma się od kogoś, dajmy na to uczyć, no i lepiej wyglądać, to tylko przy Gliku, tak? No bo to wiemy doskonale, Pazdan też przy Gliku świetnie wyglądał przez te eliminacje i Mistrzostwa Europy we Francji, prawda? No wiemy doskonale, jak to wygląda. No to jest zawodnik, który musi tam grać. Ja mam problem ze znalezieniem ewentualnie drugiego środkowego obrońca w postaci, gdy nie ma Kamila Glika, zostaje Bednarek. Przecież Bednarek jest młody. I teraz kogo dołożyć drugiego, żeby się uczył od Bednarka? No bo Bednarek poza Glikiem się nie ma za bardzo od kogo uczyć. Z całym szacunkiem. Od Cienka się nie nauczy. Od Jędrzejczyka. Ale to także. Może to nie traktuj tego jako miejsce nauki, tylko to no trzeba grać. Tak, ale wiesz, zrobić się z lidera linii środkowej Bednarka, to jest chyba troszeczkę jeszcze za wcześnie. No i Bielik obok ich. No fantazji. Tak. Dlatego miejmy nadzieję, że Glik będzie cały czas zdrowy, bo to jest najważniejsze. I chyba zamknijmy to w tym wszystkim, bo takie dywagacje, kto, dlaczego. Nie, Kamil Glik jest potrzebny i zresztą te mecze bez niego pokazały, no, nawet Mistrzostwa Świata. Na chwilę zmienię temat, bo Łukasz Olkowicz zapytał ciebie jako wiceprezesa PZPN, a powiedz... Kiedy w końcu dowiemy się, czy będziesz oficjalnie kandydatem na prezesa PZPN? Bo wszyscy w PZPN-ie twierdzą, że nim będziesz. Wiele osób twierdzi, że jesteś namaszczony przez Zbigniewa Bońka na swojego następcę. Natomiast do dzisiaj z twojej strony nie padła taka wprost deklaracja, że ubiegasz się o ten fotel. Kiedy są wybory? Na nie cały rok. No, jest dużo czasu. Kampania wyborcza trwa. Dużo czasu jest. Ja myślę, że środowisko kreuje lidera, a nie lider się kreuje w środowisku, więc zostawmy taki bieg historii. Czyli to jeszcze nie jest ten program. Taki bieg historii zostawmy i te głosy w kuluarach gdzieś tam, no to z jednej strony miło, z drugiej strony to są tylko głosy, więc ja uważam, że
Po pierwsze jest na to czas, a po drugie środowisko kreuje lidera. Jeszcze raz powtórzę, nie lider się kreuje w środowisku. No ale kiedy w końcu jeszcze się to interesuje? No ja dzisiaj wykonuję pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej 7 lat. Bardzo mi się to podoba. Pracuję z bardzo fajnymi ludźmi. Uważam, że zrobiliśmy dużo dobrego. Dużo dobrego jest jeszcze do zrobienia, bo nikt nie ma tutaj patentu na wiedzę i nikt nie mówi, że błędów nie popełnił. W związku z tym jest jeszcze daleka perspektywa. Natomiast no, to jest jeszcze 11 miesięcy tej ekipy pod wodzą prezesa Bońka. Zobaczymy, co się wydarzy. W sporcie 11 miesięcy to jest bardzo dużo. Mamy przed sobą przygotowanie do Mistrzostw Europy. Mamy, nie wiem, wybory jeszcze wśród baronów. Dużo się może wydarzyć. Ekstraklasa gra. Mistrzostwa Europy to już jest kampania. To już rozdawanie biletów, no, zapraszanie na mecze, wyjazdy, kolacyjki, dogadywanie. Słowo rozdawanie biletów to jest złe. Ja bym użył tutaj słowa zapraszamy pewne osoby na event sportowy, bo albo sobie tym zasłużyły swoją pracą, swoją historią, albo są w jakiś sposób... Albo mogą zasłużyć w trakcie wyboru. Tak, nie. Albo mogą się przydać polskiej piłce w jakikolwiek sposób, bo wiemy, że nie jesteśmy oderwani od świata zewnętrznego. Także ja wiem, że fajnie by tutaj powiedzieć, jakbym coś tutaj wypalił na gorąco, ale tak nie będzie. Ja obawiam się właśnie a propos, no z punktu widzenia obawiam się ekipy rządzącej, żeby oni trochę nie przyspali, bo wiadomo, że jedna osoba tutaj będzie namaszczona przez prezesa Bońka, natomiast z tego, co słychać, to Cezary Kolesza już... Jest bardzo aktywny. Tak, już od dawna prowadzi tę kampanię, także mówię, z punktu widzenia obecnej ekipy, żeby się tutaj nie zdrzemnęła i jak wytypuje tego człowieka za pół roku, żeby się nie okazało, że za późno, bo z tego, co słyszę, to Cezary Kolesza już od wielu, wielu miesięcy. Ucieczki na Podlasie, całe autokary przeżyły. Po cichutku sobie pracuje, ale to tak no nie wiem, czy po cichutku, no. No też chyba jeszcze oficjalnie nie powiedział. Też tak tutaj, jak pan wiceprezes nie zdeklarował się jasno. Nawet nie wiem, no dla wszystkich jest tak oczywiste, że będzie, że jest tym kandydatem, bo tak dużo robi w tym kierunku, żeby być prezesem, że chyba nawet nikt go nie pytał do tej pory o taką oficjalną deklarację. My pytaliśmy w radiu w jednym programie ligowym, ale no tutaj podobnie jak z ust pana wiceprezesa nic nie zostało potwierdzone. Mhm. A gdyby Marek Koźmiński był prezesem PZPN, to tak powiedzmy w październiku tego roku, we wrześniu tego roku, Jerzy Brzęczek byłby pewny o swoją posadę? Bo były takie głosy, że zmierzamy donikąd. Sam je głosiłem. Znaczy nie, ja uważam, że Jurek wykonał dobrą robotę. Jurek scementował tą drużynę. Ma wizję. No oczywiście po drodze były mniej udane spotkania, ale całokształt jego pracy musi być oceniony bardzo pozytywnie, bo my oceniamy poprzez pryzmat wyników, a wyniki są, poprzez pryzmat awansu, awans jest, i wprowadzenia nowych zawodników, czyli patrzenia w przyszłość, i to też jest. Natomiast każdego trenera rozliczają wyniki. Jeżeli polska reprezentacja osiągnie dobry wynik na Mistrzostwach Europy, i tu jest pytanie, co to znaczy dla polskiej piłki dobry wynik, to Jurek Brzęczek na pewno będzie dalej reprezentację prowadził. A co to znaczy dobry wynik? No właśnie, to jest pytanie. Wyjście z grupy systemie rozgrywek? Ja myślę, że wyjście z grupy to jest to, co każdy z nas oczekuje, ale my musimy zobaczyć również, z kim Polska wtedy będzie grała. Bo jeżeli trafimy na Francję, trafimy na Anglię, na Niemcy, no to powiedzmy sobie szczerze, będziemy mogli zaakceptować, że w takiej sytuacji Polska odpadnie, bo jednak też jesteśmy racjonalnie osobami podchodzącymi do tego, co nas otacza, tak? Także to będzie wypadkowa wielu zdarzeń. Ja myślę, że Jurek jest tak młodym trenerem, ma tyle przed sobą, że ta perspektywa pracy jest długa. Natomiast każdego z nas będą rozliczały wyniki, a trener od tego nie ucieknie i chyba nie ma zamiaru. Mhm. Łukasz, ty byłeś takim dziennikarzem, który w sumie bronił Jerzego Brzęczka przez długi czas, więc jak rozumiem, kamień spadł ci z serca, że trochę to zaskoczyło na koniec, nie musisz świecić szami i tłumaczyć się ludziom, dlaczego. To znaczy mnie nauczył przykład Adama Nawałki, który ten jego pierwszy rok, gdzie on tam był odsądzany od czci i wiary, i jakby cały czas uważam, że w polskiej piłce brakuje cierpliwości. Widzę to też na przykład teraz po Lechu Poznań, który gdzieś wiadomo jakoś zdecydował się budowę, i przede wszystkim jak ktoś ma wizję, no to dajmy mu czas, żeby tę wizję realizował. Natomiast my Brzęczkowi
odebraliśmy prawo do błędów nawet. Nawet to, że on sobie eksperymentował w meczu z Portugalią i z Włochami, okej, to było nieudane. Natomiast my byśmy chcieli od razu tutaj i tak jak mówię, gdzieś ten Brzęczek nie mógł popełniać błędów, to ja nie pamiętam, nie przypominam sobie, że była aż taka nagonka na selekcjonera i to rzeczywiście denerwowało. Co ten Brzęczek nie powiedział, nie zrobił, to było już źle. My się śmiejemy też, że zaraz będą pretensje, że on w tych 10 meczach 33 punktów nie zrobił, bo już do tego to zmierzało. I daj Wojtkowi się wyszło. I to, co apelowałem, to po prostu cierpliwość. I tutaj też się zgodzę z tym, że jednak trenera bronią wyniki. Wiadomo, że chciałoby się, żeby ten styl był lepszy. Na pewno pocieszające jest to, że ta reprezentacja gra lepiej, tak? Bo ten czarny wrzesień, to był czarny wrzesień, czyli porażka na Słowenii i remis z Austrią, to był chyba szok dla wszystkich, że wydawało się, że my się cofnęliśmy znów. Natomiast te kolejne mecze pokazały, że jednak jakiś tam minimalny progres jest. Kamień z serca mi nie spadł. Po prostu cały czas obserwuję i cały czas apeluję o tę cierpliwość. I wrócę do poprzedniej swojej wypowiedzi. Nawet jeżeli będą sparingi z mocnymi zespołami, nawet jeżeli przegramy, to cały czas niech to dokąd się jakby zmierza. Jeżeli selekcjoner chce grać z mocnymi, nie gra. I niech nawet przegrywa, niech się uczy. A tutaj mam wątpliwości. Podejrzewam, że już jak przegramy ten mecz, to będzie lament, żeby zwolnić Brzęczka przed Euro jeszcze. Mhm. Dlatego często trenerzy wolą takie sparingi łatwe i przyjemne, bezpieczne, żeby kupić sobie trochę czasu, euforii w społeczeństwie i żeby dać na tej euforii ponieść piłkarzy gdzieś niby daleko, a to się okazuje, że to tylko za takie za złudne to jest niesie. Takie złudne. Ale też nie bierzmy pod uwagę, tak? No, eliminacje były z góry wygrane, czyli przed eliminacjami już można było powiedzieć, że i tak awansujemy, bo nawet bierzmy pod uwagę, no, dzisiaj byśmy zajęli trzecie, czwarte miejsce, dalej byśmy grali o awans. Jako drużyna z Ligi Narodów grupy A. To dalej byśmy... nie mogliśmy nie wygrać żadnego meczu w eliminacjach. Tak. Mogliśmy szóste, tak, ostatnie miejsce zająć i dalej byśmy grali w tych eliminacjach. To nie jest jakiś tam... Nie, to nie był problem. Kwestia jest, że dobrze, że w końcu gdzieś Jurek na jesieni też postanowił tak dać szansę nowym twarzom w większym wymiarze czasowym, tak? Ale ja myślę, że on by wcześniej dał, gdyby nie eliminację U21, tak? Bo ja pamiętam... No nie, no, ale Góralski się nie łapał do eliminacji. Ale Sebastian Szymański. No tak, ale bierzmy pod uwagę. Ale nie, to też widzi, że można, tak? Bielik w Izraelu, spokój, luzik. Szymański te mecze ostatnie, to jest, no już to, co Marek powiedział tutaj, profesura, tak? Że bez strachu, bez niczego. Góralski jak ma wejść, a wiemy, jaki to jest zawodnik, to jego ci Słoweńcy tam dwa razy podeptali już w drugiej minucie, później jeszcze raz go podeptali po brzuchu, po głowie mu pochodzili, a on tak dotrwał do końca, jeszcze w nagrodę bramkę strzelił. No też nie róbmy z Góralskiego nowej twarzy, przecież on zagrał dwa razy po 90 minut na mundialu. Ale wiesz, no tak, ale tylko, że mówimy, że wcześniej tutaj jakiś problem byłby, tak? Była, a są, bo cały czas mieliśmy jednych i w tych meczach gdzieś próbowaliśmy czegoś, a widzimy, że można coś zmienić, bo świeżej krwi też potrzeba, a tutaj z tym zwalnianiem, czy przed Euro damy trenera, nie, no już niech Hiszpanie bawią się w te swoje klocki, oni tam mają już od paru lat... powariowali w tej swojej federacji i co chcą, to robią. Jeden trenuje, później się nie mogą dogadać, wyrzucają i w Hiszpanii mają ten problem z selekcjonerami. Ja myślę, że tutaj zawsze rozliczeniem powinna być wielka impreza. Jeżeli się dostajesz na tą imprezę, no to jedziesz i tam jest ta weryfikacja, tak? Weryfikacja, bo tam już jest tylko ewentualnie 3 mecze, to jest to minimum i później zobaczymy, co dalej. Ja myślę, że rozliczanie trenera za wyjście z grupy, bez względu na to, jaką, wiesz, jeżeli my jesteśmy losowani z drugiego koszyka, no to musi z grupy powinniśmy wyjść. Nie wiem, czy to będzie 5 meczów jak we Francji, czy tylko 4, ale ten obowiązek wyjścia z grupy dla tej drużyny powinien być. Tak, przy 3 zakładamy, że z naszej grupy wychodzą 3. Ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy zajęli 4. miejsce. No nie wiem, co to musiała być za grupa. No chyba Hiszpania, Portugalia. Chociaż dzisiaj bym powiedział 4. koszyka Serbia, która pewnie wygra swoje mecze barażowe. No grupa ciężka, ale czy my z Serbami nie mam prawa wygrać? No to też jest uzależnienie, tak? No i jak będzie wyglądała drużyna? Pamiętajmy, że my znowu będziemy przystępowali do imprezy, albo na imprezie się dowiemy, czy znowu nie było czegoś takiego jak Łukasz Piszczek po Mistrzostwach Świata, że coś źle poszło z przygotowaniami i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to pytanie do Jurek Brzęczek też nie, do Jurka Brzęczka kończąc już, też ja nie mam, znaczy może nie tyle nie mam przekonania, tylko nie wiem, on nie przygotowywał też takiej drużyny, tak? Nawałka gdzieś raz miał, drugi raz popełnił błąd. Tutaj Brzęczek będzie po raz pierwszy, nie wiem, może te rozmowy gdzieś tam na linii Lewandowski, pewnie gdzieś tam, który był na tych wszystkich imprezach Brzęczek, może coś gdzieś tam pomogą, no ale no zobaczymy, bo to będzie takie najważniejsze przygotowanie do turnieju. Pytanie do Marka Koźmińskiego, jakich błędów względem poprzednich turniejów powinniśmy
unikać. Pamiętamy mistrzostwa w Rosji, między innymi wtedy Zbigniew Boniek zarzucał tej drużynie, że trochę sztapił za bardzo i sztab sam siebie za bardzo odciął od świata, że zakopali się gdzieś w podziemiach hotelu, analizowali te mecze 24 godziny na dobę, a zabrakło trochę świeżości w tym wszystkim, spojrzenia takiego normalnego na świat. Jak spojrzę tak nawet kilkanaście lat do tyłu, czyli będąc jeszcze zawodnikiem Korea 2002, później będąc reprezentacją w 2016, będąc reprezentacją w 2018, znajduję jeden wspólny mianownik. To znaczy umiejętne wyważenie ilości, jakości i formy treningów w okresie przygotowawczym. Pamiętajmy, że jeżeli mamy do czynienia z zawodnikami, którzy rozegrali 40-50 spotkań, to oni z natury muszą być a zmęczeni, b wyeksploatowani i trzy, my musimy podtrzymać pewną formę i nadać troszeczkę świeżości, leciutko ich do tego turnieju przygotować. To nie mówimy o przygotowaniach do sezonu. Nie mylmy dwóch pojęć, że trener dostaje zawodników, dwa tygodnie ich trenuje w górach, dwa tygodnie biegają. Nie, nie, absolutnie. Tu musi być wszystko inne. Jeżeli zawodnik A rozegrał 40 spotkań, to musimy go traktować w jeden sposób. Jeżeli zawodnik B rozegrał 20 spotkań i od kwietnia nic nie grał, to musimy go potraktować troszeczkę w inny sposób. Mi się wydaje, że to był ogromny problem, gdzie drużyna została najnormalniej w świecie przetrenowana. To było widać i czuć, że nie ma głodu, że są lekko przymuleni, jeżeli chodzi o kwestie takie szybkościowe, wytrzymałości szybkościowej. To było widać. Jeżeli zawodnik wykonuje pewne ćwiczenia codziennie w tygodniu, to on jest przyzwyczajony do pewnego zakresu ćwiczeń, intensywności ćwiczeń i formy ćwiczeń. Jeżeli nagle wkładamy coś nowego, to pytanie, jak zareaguje organizm, tak? Więc dzisiaj doszliśmy do indywidualnego przygotowania zawodników w ramach drużyny. Mi się wydaje, że mając doświadczenie takie jak ma ta drużyna, to trener powinien się wsłuchać, na pewno się wsłucha w głosy tych najważniejszych i znajdzie jakiś lekki kompromis. Ewidentnie, jak przyglądniemy się i policzymy jednostki treningowe, policzymy formę, to reprezentacja Polski w 2016 roku przed Mistrzostwami Europy trenowała mniej niż w 2018 przed Mistrzostwami Świata. To było widać. To było widać. W związku z tym historia nas też uczy, że była taka drużyna jak Dania, która przyjechała z wakacji i wygrała. Ten aspekt przygotowania fizycznego to jest aspekt takiej świeżości, takiej chęci, takiego głodu, to jest mega trudny na końcu sezonu. Myślę, że to nie jest proste odpowiedzieć jednym zdaniem, jak to trzeba zrobić, natomiast lepiej zrobić jedną jednostkę mniej niż jedną więcej. Mhm. A może to będzie przewaga Jerzego Brzęczka nad Adamem Nawałką, że Adam Nawałka był trenerem autorytarnym i raczej by się nie wsłuchiwał indywidualnie w głosy piłkarzy, jak oni chcieliby się przygotowywać do takiego turnieju. Natomiast Jerzy Brzęczek, wyobrażam sobie, że może być trenerem, który jednak weźmie w znacząco bardziej pod uwagę te opinie samych zawodników co do liczby czy intensywności treningów. No ma też Kubę Błaszczykowskiego, z którym może sobie przy rodzinnym obiedzie w niedzielę porozmawiać. Słuchaj Kuba, jak to było, to na pewno jest plus. Ja bym dodał do tego jeszcze, o czym mówiliśmy, żeby Jerzy Brzęczek uważał na to, co zrobił Adam Nawałka jakby przed mundialem. Rozumiem, że też było mu trudno, ale po prostu nie kierował się do końca formą, ale jednak tymi nazwiskami, bo nie wszyscy piłkarze byli przygotowani na top do mistrza świata, jednak tutaj nie powinno być sentymentów, bierzemy tych, którzy są gotowi. Tutaj tego się... Jakub Błaszczykowski nie jedzie? No zobaczymy, jak wiosna, nie? Wiosna, no tutaj zależy to od Kuby, ale no, na przykład właśnie na przykładzie Kuby, to przed Euro ta sytuacja, to ona tylko była raz. To był taki fenomen, że on się w zasadzie sam przygotowywał w Fiorentinie, nie grając całą wiosnę i wypadł fajnie we Francji. Natomiast na Mistrzostwach Świata już było widać, że czy Arek Milik też nie do końca zdążył z tą walką z czasem była i to nie była udana. Także no gdzieś tutaj trzeba się chyba wyzbyć tych sentymentów i jednak stawiać na tych, którzy są w formie, którzy grają w klubach, bo to później wychodzi podczas takiego turnieju. W zasadzie bardzo trudno sobie wyobrazić, że Kuba Błaszczykowski jeszcze robi coś takiego, że on do tej kadry wskakuje, bo wszyscy wiemy, w jak trudnej sytuacji jest Wisła Kraków. Raczej nie zakładam, że Wisła wiosną będzie grała piękną piłkę taką, że łatwo się to będzie pokazać. To raczej będzie ciężka walka o przetrwanie, a to nie są łatwe warunki. Trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że
niezależnie od tego, co się dzieje w piłce klubowej, jak wygląda sytuacja Kuby, on w reprezentacji i tak daje jakość, ale no, wydaje mi się, że nic nie trwa wiecznie i no, już ten czas... Nie, no ja tylko nawiązałem do rodzinnych obiadów, podczas których, jak powiedział Łukasz, mieliby rozmawiać o przygotowaniu z Kubą Błaszczykowskim. Ale też pokazali się w końcu piłkarze, którymi możemy Kubę zastąpić, bo wcześniej był z tym problem, że my nie mieliśmy żadnej jakości na skrzydłach, wyliczaliśmy minuty bez gola i asysty w Bundeslidze Dawida Kownackiego, tak samo Sebastiana Szymańskiego w lidze rosyjskiej, to niewiele się zmieniło, bo Kownacki jest dalej bez gola czy asysty, Szymański ma tę bramkę przynajmniej, ale też gra dobrze. Jedną chyba, tak? Tak, ale on już pokazują na poziomie reprezentacji, przynajmniej Sebastian Szymański, że on jest gotowy, także no tutaj na sentyment nie ma co patrzeć, bo są inni po prostu i czeka, nie wiem, Damian Kądziur, który takiej poważnej szansy jeszcze nie dostał i teraz trudno mi sobie wyobrazić, że nagle Kuba znowu wskakuje przed niego czy przez Przemysława Frankowskiego, który strzelił bramkę z Macedonią do tej hierarchii. Mhm. Wiecie, jeszcze do tych przygotowań, to co z Markiem rozmawialiśmy przed samym programem, te podróże, które mogą trafić się nam po losowaniu, tak, no, czy tych grup, tak, no, jak, ile tam będzie regeneracji na pomeczowej czy coś w tym stylu, tak? Jeżeli tu będziesz grał mecz jakiś pierwszy, zagrasz jakąś poważną drużyną na przykład i później musi, a tu grupa, tak jak rozmawialiśmy, Rzym, Baku, tak? Jest to też będzie problem. To nie jest tak, że sobie wrócisz półtorej godziny gdzieś tam do swojej siedziby, siedzisz tam trzy dni i później lecisz na drugie spotkanie, tylko to będzie troszeczkę dłuższa podróż po meczu, gdzieś tam późno skończonym. Też, no wiadomo, w Azerbejdżanie jakaś różnica czasu. Gdzieś tutaj to wszystko będzie dla tych zawodników bardzo potrzebne, jeżeli chodzi do tego przygotowania tutaj. Nie będzie to łatwa impreza, ale to pewnie dla wszystkich uczestników. Ale no wiemy doskonale, że my żeśmy już wielokrotnie, no może poza tym turniejem we Francji, bo tam naprawdę fizycznie bardzo dobrze wyglądaliśmy, to poza tym turniejem we Francji, to ostatnie te imprezy, jednak nawet już zapominam o tej nieszczęsnej tutaj za Franciszka, kadencji Franciszka Smudy, którą organizowaliśmy. Źle wyglądała drużyna, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. A to ja mówię, to co Marek mówi, nie ma świeżości, no przecież taki Lewandowski, to chyba najlepiej byłoby, jakby wpadł dopiero w ostatnim dniu tam gdzieś na to zgrupowanko, haj, jestem, cześć, bo ja i tak mam 75 spotkań. Ale były zgrupowania, że Robert Lewandowski nie trenował z drużyną chyba przed Danią, że on, no tak, ale on wiesz, tylko on też... i wychodzi i trzy gole strzela, tak? No tak, tylko bierzmy pod uwagę, że akurat mówimy tutaj o piłkarzu, do którego nie będziemy mieli zastrzeżeń, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, tyle że on sam tej reprezentacji nie pociągnie, jeżeli 10 z tyłu będzie oddychał rękawami. Tak, jak to się mówi. No też pamiętajmy, że Roberta nie było w Juracie chyba przed Mistrzostwami Świata i trochę grupa miała to za złe, że jest piłkarz, który na specjalnych warunkach jest traktowany w tej reprezentacji. Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo mając takiego piłkarza też pozwalałbym mu na więcej niż innym, ale no, trzeba to też wytłumaczyć w grupie. W każdym razie, jeśli chodzi o sam turniej, to ten, kto wymyślił jego koncepcję w tylu miastach, powinien się smażyć w piekle i rozumiem, jest to też duży problem organizacyjny dla Polskiego Związku Piłki Nożnej w pewien sposób. No na pewno jest to problem organizacyjny, bo to wszystko się dowiemy w sobotę, gdzie mamy grać, jak mamy się do tego wszystkiego przystosować. W związku z tym czekamy, patrzymy się, co się wydarzy i na pewno będziemy mieli kłopoty. Na pewno te kłopoty będziemy starali się rozwiązać, ale przy tak zorganizowanym turnieju, no to jesteśmy grupą objazdową i teraz pytania tylko, gdzie będą te miejsca, do których będziemy musieli zawitać, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, pojawia się ogromny znak zapytania, gdzie mieć tą swoją bazę, tak? Oczywiście ta baza... Polska nie wchodzi w grę, skoro i tak latamy po całej Europie. Oczywiście to... baza będzie wykładnią jak gdyby miasta, w których będziemy grali, no ale tutaj powiedziane zostało Rzym i Baku, tak? A ja powiem Bilbao i Dublin. No to też jest. Może nie aż tak daleko, ale też mamy dwa krańce Europy, inna pogoda w lecie, troszeczkę innych rzeczy możemy się spodziewać i wtedy gdzie być? W Hiszpanii czy w Irlandii, czy gdzieś po środku? Także tych pytań jest mnóstwo. Dzisiaj mądrego nie ma, który da jasną i dobrą odpowiedź. Myślę mimo wszystko, że wy macie mniejszy problem, bo macie pieniądze niż kibice reprezentacji polskiej, którzy będą chcieli za to odróżną podążać. No tak, no dla kibica to na pewno będzie kosztowny turniej, no ale na to niestety nie mamy wpływu. Tak jest, takie są reguły, tak jest to wszystko przygotowane. To będzie turniej dla bogatego kibica, ze względu na koszty. A wyobraźmy sobie, co będzie za chwilkę, jak będziemy mieli Mistrzostwo Świata w Katarze, to tam będzie dla super bogatego. No,
Także no, piłka przez najbliższe lata, ta reprezentacyjna, będzie się rządziła tego typu prawami, do których musimy się przyzwyczaić, i tutaj możemy tylko i wyłącznie podyskutować, ale trzeba to zrobić, aby jak najlepiej ta reprezentacja, ten sztab funkcjonował, żeby jak najbardziej to było optymalne. Teraz mieliśmy taką namiastkę tego wszystkiego, bo do tej pory polska reprezentacja po meczu zawsze wracała samolotem do Warszawy. Przed drugim spotkaniem. Teraz mieliśmy mecz w Izraelu, różnica czasu, niemożliwość i zbyt niekomfortowa byłaby podróż 4 godziny nocą, no to zostaliśmy na miejscu. Praktycznie zawodnicy spali po 4, 3, 5 godzin maksymalnie, bo zanim się ten organizm uspokoi, zanim się uśnie, zanim to wszystko, trzeba było wstać o godzinie tam, przed 12 mieliśmy samolot, w związku z tym niektórzy spali po 4 godziny i to było widać, oni po prostu są zmęczeni, czyli następny dzień był dniem kompletnej regeneracji. Przylecieliśmy o 15 dopiero do Warszawy, zanim dojadą do hotelu, zanim coś zjedzą, zanim pójdą się gdzieś poruszać, także całkowicie dzień stracony. I tak ten turniej będzie wyglądał, to będzie turniej takich rozgrzewek i pomeczowych jakichś tam krótkich spacerków. Oby te spacerki nie były podczas meczów, tylko przed meczami i po meczach, a nie na murawie. Dzisiaj moimi gośćmi byli Marek Koźmiński. Dziękuję bardzo. Łukasz Olkowicz. Dziękuję. Mateusz Lokuszewski. Dziękuję. Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo widzom TVP Sport. Zapraszam na Weszło Kom na drugą część programu. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witamy po krótkiej przerwie. Jesteśmy już w trochę mniejszym gronie. Marek Koźmiński musiał nas opuścić, gdyż wzywały go obowiązki. No miał, mówiąc krótko, pociąg, na którym i tak się umówiliśmy, że będzie z nami tylko w pierwszej części programu. Dziękujemy bardzo mu za udział. Są z nami cały czas Łukasz Olkowicz. Witam. Przegląd sportowy, Mateusz Lokuszewski oraz Wojciech Kowalczyk. Chyba o reprezentacji Polski nie ma już sensu za dużo mówić. Bo teraz możemy grillować właśnie. Powiedziałem. Grillować mogłeś cały czas, no nikt ci nie bronił. Nie. Tak cię onieśmiela obecność ludzi z Polskiego Związku. No, nie widzę powodów do grillowania. Dobrze, ale tam, żebyśmy się właśnie też zostawmy też trochę do marca, mamy spokój z reprezentacją. Ale ja też mam wrażenie, że szukamy tych pozytywów na siłę cały czas, bo mówiliśmy, że nie ma stylu, ale jest przynajmniej dobra organizacja gry w obronie. Wiadomo, że te dwa mecze troszeczkę pozmieniały tutaj, ale gdy popatrzymy na liczbę straconych bramek i co to oznacza w skali kontynentu, no to nie jest jakiś bardzo dobry wynik, bo możemy popatrzeć do grupy, w której była Turcja, grała z Francją i Islandią i oni stracili bodaj 3 gole, Ukraina grając z Portugalią czy Serbią 4 gole, także to nasze 5 to nie jest żaden powód do dumy. I no, jeśli chwalimy tę obronę, to jeszcze wstrzymajmy się. Mm-hmm. No dobrze, wczoraj dwa mecze ligowe, bardzo dobry mecz Wisły, Górnika Zabrze z Wisły, Wisło-Płock, dało się to oglądać, ale przede wszystkim tak przy takich pustawych trybunach przebudzenie, można powiedzieć, Górnika Lecha Poznań. Lech Poznań jest w końcu w pierwszej ósemce ekstraklasy. Bo mistrz Polski nie dojechał do Poznania. Wczoraj chyba, nie wiem, czy to nie był najgorszy mecz Piasta Gliwice w ostatnich... No Muchar stworzył jedną sytuację dla Piasta. Tak, w dwóch sezonach. Bez reakcji nawet po przerwie, po straconej bramce z karnego.
Nie, no nie było drużyny. To ja nie poznawałem Piasta Gliwice, bo zawsze Piast coś tam stwarzał, jak coś tam próbował odrabiać straty. Nic, nawet nie było takiego chęci, dobra, spróbujemy strzelić tą bramkę na 1-1, później ewentualnie strzelić tą kontaktową przy 2-0. Nie, nic nie było. To było takie tak zwane poprzejażdżka do Poznania, mówię, dobra, dzisiaj... Dzisiaj w Lecha w Poznaniu tak naprawdę nikt się nie boi, tak? Jedzie tam Korona, Kielce się nie boi, nagle pojechał mistrz Polski i nic. Tak, tak. No i tutaj, no, wiesz, z jednej strony, jeżeli pozwolisz Lechowi na troszeczkę rozwinięcie skrzydeł i stwarzanie sytuacji, oni mają Gytkiera, to nawet już pomijam rzut karny, ale gdzie, wiesz, łatwiej z karnego strzelić, no, ale w drugiej połowie, no, on zawsze jak dostanie piłkę w pole karne i sobie będzie biegał sam, no to wykończy i strzeli gola. Chociaż miał jeszcze jedną taką, to nie strzelił, no ale miał tych sytuacji. Nie, Lech wygrał zasłużenie, chociaż to nie, na pewno nie był to Lech, którego pewnie oczekują kibice, co chyba też właśnie to było widać na trybunach, bez względu na to, że było zimno, no ale chyba te ostatnie wyniki też, no pamiętajmy, że Lech, nie, to nie Lech, to Lech, ale Lech też miał problem ostatnio z wygrywaniem meczów i to tak, wiesz, ta tabela pokazuje tak, nie, że raz na... No po 16 meczach mają 6 zwycięstw, no, więc... Tak. Poza tym z jednej strony takie zadowolenie po tym, że w końcu udało się ten mecz wygrać, to dość wysoko, choć ja zgadzam się z Kowalem, że to raczej kwestia swojego Piasta, że zresztą Waldemar Fornalik mówił to samo, że on nie poznawał swojej drużyny, no to dochodzi ten aspekt, że z kontuzją boisko opuścili i Robert Gumny, i Kamil Jóźwiak. I gdyby jeszcze... Ale podobno nie groźnią urazy. No tak, ja po konferencji prasowej jeszcze nie było tego wiadomo, raczej było wyrażane to w ten sposób, że trener czy sztab szkoleniowy ma nadzieję, że to nie jest nic groźnego. Jeśli rzeczywiście nie jest to nic groźnego, no to tylko można się cieszyć, no ale no, byłoby to coś takiego negatywnego po tak naprawdę pozytywnym meczu, aczkolwiek oglądałem to spotkanie z Kowalem, to Kowal twierdził, że to kwestia tego, że tak mało ludzi przyszło i piłkarze się mniej stresują. Tak, tam przyjdzie na Bułgarsko, jak przyjdzie 20 kilka tysięcy, to będzie... Chyba był taki mecz ze Śląskiem, że ponad 30 było, tak, i to będzie fatalnie to będzie strata punktów. Może kibice Lecha doszli do wniosku, lepiej nie chodzić, to oni będą wygrywali. Wtedy... Wszystkie na wyjeździe powinien grać Lech. Nie, albo u siebie, bo przy takich trybunach pustawych. Po prostu nie chodźcie, kibice, po co chodzi? Lepiej w telewizji obejrzeć, tak, nie zmarzniecie, Lech wygra i... Wszyscy zadowoleni. No to też ten wczorajszy dzień pokazuje pełną losowość naszej ligi. Dwie drużyny, po których kompletnie się tego nie spodziewaliśmy, bo Górnik jest chyba najdudniejszą drużyną tego sezonu, albo jedną z najdudniejszych obok Korony Kielce. I Wisła, która też raczej ciła te punkty niż gra w piłkę, stworzyły świetne widowisko. A to drugie spotkanie mistrza Polski z drużyną, która ma spore aspiracje. Na razie niczym, może nie niczym, ale ma niewiele argumentów, żeby je poprzeć, ale ma te indywidualności, no nie stworzyły takiego widowiska, które się dobrze oglądało, aż no, strach podchodzić do tych dzisiejszych spotkań, bo na dzień dobry Raków z Koroną, to w zasadzie Korona z Rakowem, to może być taki... Bardzo dobrze, że wywołałeś ten mecz, ponieważ... Ale to może być taki mecz, po którym... W ramach magazynu, tak. W ramach takiego cyklu reportaży Patrzymy w przyszłość, mamy reportaż o Mateuszu Spychale z Korony Kielce. Zapraszamy teraz na krótką przerwę filmową. Na stadionie przy ulicy Szczepaniaka. To jest obiekt, na którym swoje mecze rozgrywała kiedyś Korona Kielce, a dziś swój dom mają tutaj drużyny młodzieżowe. Między innymi drużyna Centralnej Ligi Juniorów z poprzedniego sezonu, która zdobyła tu Mistrzostwa Polski. Stadion jest, jak widać, bardzo klimatyczny, urokliwy. Przywitała nas nowoczesna trybuna prasowa, na której się rozłożyliśmy. Prawdopodobnie można rozłożyć się ze sprzętem także i tutaj, ale chyba nie będziemy ryzykować, bo nie jest to zbyt stabilne. Wiemy natomiast, że jeżeli Kielce chciałyby kiedyś zorganizować swoje Igrzyska Olimpijskie, no to koła już czekają. Brawo, trener. Swoją przygodę z piłką zaczynałem w Sierakowie, w rodzinnym mieście, w klubie Warta Sieraków.
No tam tak naprawdę od piątego bodajże, czy piątego, czy szóstego roku życia grałem na początku nie z rówieśnikami, tylko z drużyną tam starszą, chyba nawet do 4 lata początkowo. Mega profesjonalizm, podejście, chęć uczenia się, rozwijania. Oni są świadomi, ci młodzi ludzie, bo Mateusz jest ich przedstawicielem, co tu i teraz trzeba robić, jak się rozwijać, aby być na, nazwijmy to, piłkarskim świeczniku polskim. Po jednym z tych meczów pomiędzy Wartą a Lechem, gdzieś tam trener, ówczesny trener naszego rocznika w Lechu, trener Rębicki, zainteresował się mną i bratem. No i gdzieś tam podjął rozmowy z rodzicami. No my to przekonsultowaliśmy to wspólnie wszyscy razem i przyszliśmy, no i zdecydowaliśmy się przejść do Lecha. 20, 21, 22, 23, 24, 25. No, w Lechu na pewno fajnie się rozwijałem i uważam, że dobre lata tam spędziłem. Grałem w kadrach młodzieżowych tak naprawdę od U15 do U20, tak naprawdę w każdej kadrze zagrałem przynajmniej w jednym meczu. Zdecydowałem się po czasie, że jednak tego kontraktu nie przedłużę. Te perspektywy moje w Lechu nie idą do końca tak, jakbym sobie tego zażyczył, bo chłopcy gdzieś tam z mojego rocznika, tacy jak właśnie czy Kamil Juźwiak, czy Robert Gumdy bezpośrednio na mojej pozycji po prostu przechodzili już do pierwszej drużyny. Mi wypadało się tylko z nią pogodzić i gdzieś tam, tak jak mówię, szukać dalej kolejnych wyzwań, kolejnych alternatyw do tego, żeby się rozwijać. No ale jeśli chodzi o Roberta, to zawsze mieliśmy ze sobą dobry kontakt, tak naprawdę nawet kiedy ja grałem, a Robert siedział na ławce, to zawsze gdzieś tam nigdy nie czułem z jego strony jakiejś takiej zawiści czy czegoś takiego, tylko zawsze byliśmy w dobrym kontakcie. No i tak samo jest do dzisiaj, tak naprawdę ja też nigdy do niego jakiegoś tam żalu czy czegoś podobnego nie miałem, absolutnie nie. Wybrałem Koronę. Tutaj też tak naprawdę przyszedłem i mój start w Koronie nie był wymarzony, bo rozpocząłem od urazu, który zdarzył mi się na pierwszym treningu. Skupiłem się w pełni na pracy, na tym, żeby tą formę odbudować, przede wszystkim fizyczną, ale też żeby dojść do takiej formy dobrej piłkarskiej. Ten element opanowania piłki w pierwszym przyjęciu, to przyjęcie kierunkowe, to co się nazywa czuciem piłki, które pozwala w szybki sposób zareagować i podać również dokładnie i silnym podaniem obsłużyć partnera, to są te podstawowe elementy, które trzeba mieć doskonale. No myślę, że moim największym atutem na pewno jest taki zmysł do gry kombinacyjnej, który gdzieś tam od najmłodszych lat i tak naprawdę na tej prawej obronie dużo mi pomagał od zawsze. Takie gdzieś tam włączenie się do akcji ofensywnej, taki timing tego włączenia się, gdzieś tam podanie z wyjściem na pozycję. Mimo swojej postury, swoją walecznością i tą zaciętością, tą umiejętnością radzenia sobie z przeciwnikiem, ale też ciągiem na bramkę, tym wybieganiem, tym co cechuje skrzydłowego, a więc tą niesamowitą wydolnością, tym w pierwszej lidze imponował. I dlatego jest w Ekstraklasie. W tej chwili gra w pierwszym składzie. To nie jest tak, że gra, bo musi grać młodzieżowo, więc po prostu jest na tej pozycji, w tej chwili w dobrej dyspozycji. Ma naprawdę fajne umiejętności już teraz i potencjał na pewno na coś więcej, więc ta systematyczność w występach na pewno mu pomoże i będzie z niego jeszcze sporo pociechy. Mam nadzieję, że nie tylko jeżeli chodzi o ten rok młodzieżowca, ale też następne lata. Jak nazywa się były piłkarz Korony, który ma w swoim CV grę w Juventusie Turyn? No to faktycznie najłatwiejsze dla mnie. były, przypominam. W Włochy, kim się kojarzy, to Soriano, to może tak strzelę. Olivier Capo. Reszta jest łatwa. No dobra, to ja ci dam trudny. Znaczy chyba trudny. Ile sezonów spędziła w pierwszej lidze Korona w pokarnej degradacji? Jeden. No, z trzeciego weszli. Z Bełchatowem wygrali. Benarek się chyba, pamiętam. No to już teraz już jak spłatka. No teraz trochę łatwiejsze, no. O. Tego nie widziałem, tego pierwszego. Ile minut czekał na gola w ostatnim sezonie Ekstraklasie Jakub Żurawski? Możesz się pomylić o 10 tysięcy minut. O 1000, przepraszam. O 1000? No to tak powiem 2200. Nie no, nie doszacowałeś mnie chłopie. 10 tysięcy ci powinien dać do myślenia. 6110. Teraz jest pytanie. Też myślę, że łatwe. W jakich klubach przed Koroną grał Mateusz Spychała? Możesz wymienić 3. Ale możesz też wszystkie. Mielec, Suwałki, Radomiak. No i tam pewnie jeszcze te ciekawsze, które nie pamiętam.
No jakie nie powiedziałeś znaczy? Lecha jeszcze na przykład. No wydrukowane. Warta Siraków. Siraków? Siraków, no. Dobra, dam ci takiego do pustej ci wystawię teraz. Na cześć którego piłkarza Korony powstała piosenka Ligi Dumahaj. No to Grzegorz Piechno. Brawo. Z kim Korona zmierzyła się w jedynym w historii finale Pucharu Polski? W Bełchatowie z Groklinem Grodzisk Wielkopolski. Jaki był wynik? 2-0 przegraliśmy. No tak naprawdę nie wyznaczam sobie żadnego konkretnego, indywidualnego celu na ten sezon. No gdzieś tam i już przeszłość w tym sezonie pokazuje, że gdzieś tam z tygodnia na tydzień potrafi się wiele zmienić. No i ja tak naprawdę też tak się staram do tego podchodzić. W każdym tygodniu dawać sobie tak naprawdę wszystko co najlepsze i udowadniać za każdym razem, że na to miejsce zasługuję. I na pewno jeżeli tydzień po tygodniu będę pracował tak ciężko i sumiennie, to na pewno na koniec sezonu wtedy coś fajnego będzie można też wyciągnąć. To był Mateusz Spychała z Korony Kielce. Dzisiaj jest jeden bardzo interesujący mecz w polskiej lidze. Pogoń Szczecin, Legia Warszawa, czyli starcie drużyn, które są w cisłym czubie tabeli. Pogoń szła na początku bardzo, bardzo mocno, potem lekka zadyszka, ale ciągle jest to drużyna, która ma swoje ambicje, aspiracje. Kożluj się przełamał i strzelił w końcu bramkę po jakiejś tam serii meczów bez trafienia. Kto waszym zdaniem dzisiaj jest faworytem tego spotkania? Ja bym postawił na Legię, bo tam widać, że coś drgnęło i też ta praca Wukowicza, no jednak po czasie coś tam zaczyna już przynosić efekt. Oczywiście tradycyjnie na początku spotkała go krytyka, bo u nas musi go spotkać, nie dajemy czasu, natomiast teraz już jakieś pierwsze efekty tego widać. Jeżeli chodzi o Pogoń, to też ja staram się patrzeć nie tylko na grę, ale jakby na budowę, na wizję tego klubu i na pewno Pogoń mogłaby, Lech mógłby wysłać tam na naukę skautów swoich po prostu, bo jeżeli chodzi o obcokrajowców, to Pogoń raczej z nimi trafia trochę. Mnie niepokoi to, że tam... A może to kwestia też środowiska, w jakie trafiają? Być może ci sami piłkarze Pogoni, gdybyś ich umieścił w Poznaniu, nagle by się okazało, że wcale tak dobrze nie grają, bo z jakichś przyczyn... Nie radzą sobie z presją, z oczekiwaniami, no tak, ale z otoczeniem. Niki Bile, Nielsen to nie wiem, czy sobie to... Ja na siłę chciałem być teraz adwokatem Lecha, tylko żeby pobudzić. A ja chciałem zauważyć, że Pogoń trafia raczej z obcokrajowcami, natomiast gdzieś to niepokoi mnie, że ten kranik z tymi młodymi piłkarzami został przykręcony i nie widać. Pogoń się chwali tą akademią, natomiast gdzieś to ograniczone zostało to wprowadzanie tej młodzieży, a w Szczecinie cały czas mówią, że młodzież mają. Mhm. No, ale to rzeczywiście jest taki, bo nawet w tym tygodniu była debata w Lechu Poznań, na której gościli... Gazety Wyborczej, tak, debata? Nie, była debata zorganizowana przez klub. Klub zaprosił po pierwsze trenera i dyrektora sportowego, a także poznańskich dziennikarzy, w tym naszego Damiana Smyka. I no, tam też było podkreślane, że no, dajcie nam czas, bo przebudowaliśmy całą linię obrony, tylko no, można popatrzeć na tę Pogoń Szczecin, która no, też przebudowała całą linię obrony, bo tam został wymieniony i bramkarz i trzeba było ciągnąć trzech stoperów do drużyny i okazało się, że z wszystkimi tymi transferami udało się w Szczecinie trafić, a w Lechu chyba udało się trafić z jednym, ale to też z takim znakiem zapytania, bo Lubomir Sadka jeszcze nie gra tak na miarę oczekiwań, na miarę choćby tego, co za czasów Nenada Bielicy pokazywał Emir Dilaver, który był takim liderem linii obrony. Na pewno Pogoń trzeba za ten scouting chwalić, bo to nie tylko ci obrońcy i bramkarz, ale też Spiridonowicz i rzeczywiście te transfery wyglądają bardzo dobrze, ale paradoksalnie gra całej drużyny wygląda słabiej niż w poprzednim sezonie. I jak pytasz o ten dzisiejszy mecz, to trzeba jednak pamiętać o tym, że Pogoń na swoim stadionie ma problemy. Z tego stadionu Lech wywiózł punkt wcześniej. Raków tam nie ma stadionu. No tak, no czegoś, co zaczyna przypominać stadion powoli, bo tam już nie jest tak, że tylko te betoniarki dookoła widzimy i piasek, tylko coś tam się zaczyna. Ale dalej kibice nie mogą tam siąść. Tak, no ale tam też Raków potrafił wygrać, czy też słabiej notowane drużyny pokazywały się z dobrej strony, także też uważam, że delikatnym faworytem jest Legia, o ile przez tę przerwę reprezentacyjną nic nie zostało popsute. Mm-hmm. Wojtek? Tak, tutaj całkowita zgoda. Jeżeli Legia będzie wyglądała tak pomiędzy jedną przerwą reprezentacyjną a drugą, no dzisiaj Legia to spokojnie wygra. Spokojnie wygra, skuteczność naprawiona, stwarzanie sytuacji. I poprawienie skuteczności, to znaczy już tam strzelają bramki ci, co mają strzelać i to funkcjonowało w tej przerwie. Ale zawsze jest ten znak zapytania, tak jak w przypadku
wczorajszego Piasta Gliwice, że przerwa dwutygodniowa może coś popsuć. Także tutaj trzeba się wstrzymać, bo domyślam się też, że no będzie Legia chciała się zrewanżować za tą porażkę z pierwszej kolejki z Pogonią u siebie, a z drugiej strony no Pogoń, wiemy jak podchodzą te drużyny do rywalizacji z Legią grając u siebie, tak? To tutaj też trzeba brać pod uwagę, że ta Pogoń, która też jest to taka drużyna, która męczy widza w tym sezonie, bo chociaż ma bodajże najmniej bramek straconych w lidze, tak? Z tego co pamiętam Pogoń, no ale to męczy widza, to zawsze biorę pod uwagę, że to jest mecz przeciwko Legii. Oni tutaj może nagle zagrają jakieś kapitalne spotkanie, no bo tego pewnie Pogoń na to stać, chociaż z drugiej strony, no tak, szczególnie ten Korzeń, o którym spotkał, no właśnie, wspomniał Krzysiek, ma coś takiego, że gra świetnie przeciwko Legii. On zresztą mówił w wywiadzie na Weszło. 3 gole w 4 meczach. W tym piątkowym wywiadzie na Weszło, że to jest taki mecz, na który on się szczególnie mobilizuje i za wszelką cenę chce się w tym spotkaniu pokazać. Ja nie rozumiem takich w ogóle wywiadów, szczerze mówiąc. Masz mecze co tydzień. Jakbyś się zmobilizował na każdym, grałbyś być może dzisiaj, nie wiem. To prawda. Nie chcę powiedzieć, że w Realu Madryt, ale chociaż w Lyonie albo w Lille. Ale moim zdaniem, a ty mówisz w wywiadzie, że się raz w sezonie, czy dwa razy w sezonie mobilizujesz na mecz z Legią, przecież to jest bez sensu. Korzulinowi zabrakło trochę dyplomacji, dlatego że on dość wyraźnie puścił oczko w kierunku Legii, grając w Szczecinie, który Pogoń jest bardzo klubem z bardzo dużymi aspiracjami, jednak chyba nie wypada smalić cholewek, że tak to ujmę, do innego polskiego klubu. To wiecie, to tak było za moich czasów. Piłka nożna była 90 minut z, no i zawsze było najlepszy mecz z Legią Warszawa. I tam, nie wiem, żaden piłkarz Ruchu, Górnika, ani GKS-u Katowice nie znalazł innego meczu, zawsze z Legią najlepsze zagrali. I tam już nie trzeba było nawet otwierać i gazety od razu, bo z kim? Z tym z Gieksy. 100% najlepszy z Legią. Jest, oczywiście, nie? Także to wiesz, to takie jest takie przełożenie, że no, jakaś mobilizacja raz się sprężą, a później nie będzie zawodnika do lutego, bo zostanie 4 kolejki. Nie? Jak dzisiaj ktoś zagra świetnie z Legią, to już trzeba wziąć pod uwagę, że on do końca grudnia już nie zagra dobrego meczu w Ekstraklasie. Mówiliśmy o scoutingu Pogoni dotyczącym piłkarzy, ale też trzeba powiedzieć, że trafili z trenerem. Bo jeżeli mają przychodzić obcokrajowcy do naszej ligi trenerzy, to właśnie tacy jak Kosta Runiajcz, który taki wyraźny stempel potrafi odcisnąć na zespole i swego czasu on był nawet proponowany Legii, jak tam rozmawiał z Pogonią na temat kontraktu. I w Legii akurat wtedy była ta, no, nie najlepsze wspomnienia po Jozaku. I oni akurat powiedzieli, że słuchaj, my takiego obcokrajowca z tym idź na końcu, to nie bardzo. Ale to jest piękny scouting trenerów, że po tym jak brzmi nazwisko weryfikują. No generalnie tak w cudzysłowie, że gdzieś tam ta opcja zagraniczna z tych kierunków nie była mile widziana na Łazienkowskiej, ale to rzeczywiście, tak jak mówię, taki trener, który jak mają przyjeżdżać, to tacy do ligi. W tej kolejce także mecz taki, że już mi żal jest kibiców Wisły Kraków, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków. Jakoś przeczuwam, że mimo zmiany trenera, ta seria porażek Wisły się wydłuży. To nie jest taki za wygodny mecz na przełamanie, tak mi się wydaje na dzisiaj. No i tam jeszcze kłótnie w tym Krakowie cały czas, teraz się znowu kłóci TS Wisła z Wisłą USA. Ja nie wiem, o co tym wszystkim ludziom chodzi, dlaczego oni nie mogą raz ustalić, że mają wspólny front i idą do przodu i próbują sobie wzajemnie pomóc, tylko jedni drugim stawiają ciągle jakieś warunki. Przedziwne jest to. Jestem ciekaw, gdzie Wisła zakończy ten rok, ten sezon. To ciekawe będzie, jak Wisła spadnie, kto wtedy się, wiesz, jak będzie zrzucanie jeden na drugiego, to przez was spadliśmy, nie, to przez was, bo nie chcieliście współpracować. Przeczytałem w wywiadzie z Rafałem Wisłockim, że trzeba się zastanowić jakby w kwestii sklepu klubowego, no bo przecież wszystkie sekcje sprzedają szaliki, a nie tylko sekcja piłki nożnej. No to się złapałem za głowę i sobie myślę, ile te inne sekcje sprzedałyby szalików, gdyby sekcja piłki nożnej nie istniała? Jak w ogóle można mówić takie rzeczy, jak można zestawiać te, no, sekcja te liczby? Sekcja piłki wodnej, powiedzmy Legii, nie? Też był kiedyś na meczu, ile to by tam właśnie sprzedali szalików. No wojna i tam jeszcze Krakowia została, tak? Jeszcze Krakowia tam się ciągnięta rykoszetem została, włączyła się do walki. Tam już każdy z każdym, jak na takiej wiejskiej zabawie się mucka trwa. Ja jestem ciekawy Wisły o tyle, że Artur Skowronek wraca do ligi. Zapracował sobie na ten powrót, on sam przyznaje, jak był w Pogoni. No to zapracował najpierw na odejście z tej ligi, że tak powiem, na spadek do ligi niższej.
Tak. Ta sytuacja w Widzewie też była trudna. Była trudna, ale chcę powiedzieć o Pogoni. On sam mówi, że gdzieś tam parę tych błędów popełnił. Gdzieś tam nawet sodówka się pojawiła u niego jako trenera 30-letniego. I tak to mi się akurat podoba, że odpokutował po prostu te błędy, wyciągnął wnioski. Jeździłem do niego na wywiad do Mielca i tak była to taka szczera autorefleksja. On mówi, że nawet dzwonił po piłkarzach byłych i pytał się, słuchaj, co ja złego zrobiłem, bo no, trener nic złego nie zrobił. Nie, powiedz, bo już nie chodzi o to, że nie możesz, po prostu tylko powiedz, ja to zachowuję dla siebie. I tak rzeczywiście wyciągał te wnioski. On był chyba po Grudziądzu, to już był naprawdę zakopany. On był zakopany i gdzieś tam zastanawiał się, czy to trenerka to jest to, co powinien robić, bo te kluby nie dzwoniły, musiał się zająć czymś innym, gdzieś wykłady, ktoś mu tam pomógł. I pamiętam w Suwałkach on tak fatalnie wystartował. Gdyby wtedy go zwolnili, to by chyba był kłopot. Byśmy nie rozmawiali teraz o Arturze Skowronku. On w Suwałkach się odbudował, ale też rozmawiałem z Dariuszem Mazurem, z prezesem, i mówię, no myślę, że 90% by zwolniło trenera. Oni tam przegrywali mecz za meczem, ale on mówi, no ale usiedliśmy i to, co go wybroniło, to stwarzanie sytuacji bramkowych, że po prostu on mi pokazał, prezesie, my stwarzamy tę sytuację. Musi przyjść skuteczność, natomiast nie jest tak, że my gramy tak bezzemnie i nic z tego nie będzie. Także tutaj te słowa. To samo mówią w Lechu Poznań. Mamy rzuty rożne. No te rzuty rożne to nie. Rzeczywiście zabawnie, ale ja na przykład zwracam na to uwagę na przykład w Jagiellonii. Wiele się zarzuca Mamrotowi, natomiast ta Jagiellonia stwarza sytuację gorzej, gdyby ich nie było, no bo wtedy tej pracy trenera aż tak nie widać. Także tak potem no też można poznać trenera. Zobaczymy, czy Wisła Kraków stworzy sytuację we Wrocławiu, czy je wykorzysta. Za dzisiejszy program bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli wcześniej Marek Koźmiński, wiceprezes PZPN, a także Łukasz Olkowicz. Dziękuję. Mateusz Lokuszewski oraz Wojciech Kowalczyk. Do widzenia. Do zobaczenia za tydzień, a za tydzień warto oglądać, zapewniam. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.